Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji, w której omówimy sobie wyciąganie unikalnych wartości i aliasy. Zaczniemy sobie od ćwiczenia, w którym chcielibyśmy znaleźć unikalne imiona kibiców. Tak, może być kilku kibiców o tym samym imieniu, a chcielibyśmy mieć tylko raz to imię. tak? Czy mam na przykład trzy anny, chcielibyśmy zobaczyć jedną? Czyli co? Select gwiazdka from kibice. Zaznaczamy, odpalamy, dostajemy kibiców. No i interesują nas tylko same imiona, więc imię. Sprawdzam sobie, mam 81 kibiców. No i pojawia się takie słowo kluczowe, jak distinct. Słowo kluczowe distinct, tak, to miałem 81, teraz mam 77. Słowo kluczowe distinct służy do tego, żeby wyciągnąć właśnie unikalne wartości, unikalne w ramach tego, co my tutaj podamy w selekcie, tak, po distinctie. Distinct jest tak samo jak top, jakby rozszerzeniem selekta, więc piszę po prostu po selekcie, ale i tak musimy dalej podać to, co chcielibyśmy zobaczyć. I teraz na przykład, jeżeli podamy imię, przecinek, nazwisko, no to w tym momencie musi być imię i nazwisko razem w całości unikalne. Tak, Czyli jeżeli mamy dwie Anny Kowalskie, to zobaczymy jedną, ale jeżeli mamy Anno, Annę Kowalską i Annę Nowak, no to są już dwie zupełnie różne Anny. Jeżeli mamy Jana Kowalskiego i Stefana Kowalskiego, to, to są zupełnie różni kowalscy, więc oni się oboje pojawią. Tak więc Distinct nam wyciągnie tylko unikalne wartości. To jest taka rzecz, która nie używa się jakoś może super często, ale właśnie często się przydaje do takich rzeczy, gdzie mamy bardzo dużo powtarzalnych danych, a potrzebujemy zobaczyć tylko to, co faktycznie nas interesuje, czyli te tylko unikalne. Distinkta da się uzyskać na kilka innych sposobów, no ale właśnie ten distinct w pisaniu tutaj tego słówka distinct uważam, że jest najlepszym z nich, bo wprost mówi, co, o co nam chodzi. Tak, a powinniśmy pisać te zapytania tak, żeby one były jak najbardziej czytelne, Czyli właśnie słówko Distinct tutaj i dostajemy unikalne wartości, czyli pojawiają się nam nasi kibice. I teraz tak, chcielibyśmy sobie jeszcze nadać alias, czyli as imię kibica. I co to powoduje? Po słówku as podajemy sobie nową nazwę kolumny, uruchamiamy sobie nasze zapytanie, i w tym momencie kolumna już się nazywa imię kibica. Tak, czyli yy, dzięki temu zmieniliśmy sobie nazwę kolumny, ale to jest bardzo ważne, że SELECT nie wpływa w żaden sposób fizycznie na dane, które są w tabeli. Tak, więc to, że my sobie coś tutaj będziemy modyfikować te dane, przetwarzać, przeliczać i tak dalej, tak, to, to wszystko oznacza, że to jest gdzieś tam robione w locie i to jest tylko do naszego wyniku, do niczego więcej. Tak, więc yy, nie ma się tutaj kompletnie czym martwić, cokolwiek sobie tutaj zrobimy w tym selekcie, w żaden sposób nie wpłynie fizycznie na dane, które mamy w tabeli. Pokażę Ci jeszcze jeden przykład, który już robiliśmy, czyli chcielibyśmy zobaczyć imiona i nazwiska zawodników. No okej, okay. patrzymy sobie. O, co się stało? Zobaczmy. Zjadłem tutaj przycinek, a zapytanie się uruchomiło. I teraz cały Bayer polega na tym, że zapytanie może często działać, ale działać niepoprawnie. Tak? To znaczy, dostaniemy wynik nie taki jak oczekiwaliśmy, więc to jest właśnie ważne, żeby sobie robić na przykład krok po kroku i później sprawdzać, czy na pewno te wyniki są ok. <laughs> Tutaj, na przykład, co się stało, nadaliśmy sobie alias. Tak naprawdę to zadziałało w ten sposób, czyli na kolumnę imię. Nadaliśmy sobie alias nazwisko, bo ten as jest opcjonalny, nie musimy go podawać. Po prostu, jeżeli po nazwie kolumna w jakichś obliczeniach podamy sobie spacer na jakąś nazwę, to w tym momencie tutaj ta nazwa zostanie użyta jako właśnie alias naszej kolumny, czyli to będzie kolumna z imionami, ale będzie nazywała się nazwisko. No i teraz, czy używać tego asa, czy go nie używać? Generalnie są dwa miejsca, gdzie nadajemy aliasy: w Selekcie i we Fromie. We Fromie to przyda nam się dużo, dużo później, więc wtedy ci pewnie jeszcze wytłumaczę. No ale generalnie, jeżeli chodzi tutaj o Selecta, ja polecam zawsze używać tych aliasów, tego słówka AS. Dlaczego? Dlatego że. Jeżeli y, mamy jakieś bardzo skomplikowane obliczenia, które są dłuższe niż tam, jakaś bardzo długa linika, tak, dłuższe niż to, co nam się mieści na ekranie, no to to, że piszemy sobie słówko as, to od razu nam mówi, że to jest alias. Często może być tak, że te skomplikowane obliczenia do wyliczenia jednej kolumny, one mogą być w kilku linijkach I teraz widząc słówko as, od razu wiemy, aha, to jest Alias, dobra, spoko to nie jest brane do obliczeń. A tak to jeżeli tego słówka as nie będzie przy jakimś czymś czym, czym właśnie bardziej skomplikowanym, no to. To w tym momencie można to już przeoczyć, można się zastanawiać o co chodzi, w ogóle, a tak to od razu widzimy, że to jest alias. Już wiemy, że jeżeli szukamy kolumny nazwisko, no to wiemy o tym, że w ten sposób ona jest wyliczana czyli to jest po prostu kolumna imię. Poza tym czasami robi się dziwne rzeczy, typu na przykład chcemy sobie nazwać kolumnę imię jako nazwisko, tak? I dzięki temu, że ja wstawiłem tutaj as, informuję kogoś, kto czyta to zapytanie, a często będzie tak, że ktoś będzie czytał nasze zapytanie, bo na przykład w pracy często jest tak, że są skrypty napisane już przez kogoś i się korzysta często z gotowych, nie trzeba w kółko tego samego pisać, tak? Pisze się tylko jakieś nowe skrypty albo takie, które się uruchamia tylko raz i o nich zupełnie zapomina, już więcej są niepotrzebne. Więc dzięki temu ja informuję czytającego o tym, że tak, dokładnie o to mi chodziło. To się tobie może wydawać dziwne, ale ja pisząc to zapytanie, dokładnie to chciałem zrobić. Więc warto stosować to słówko as. I generalnie jak wyciągamy po prostu kolumny. Z naszej tabelki to, to nie ma jakiegoś super, super znaczenia, żeby używać tych aliasów, ale jeżeli będziemy cokolwiek wyliczać, tam polecam używać ich zawsze. A dojdziemy w kolejnych lekcjach do tego, że tutaj będą wyliczane wartości, to wtedy Ci pokażę dokładnie o co chodzi. No, ok, to wszystko w tej lekcji, no i widzimy się w kolejnych.